Cześć wam, dzisiaj jest widzu wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Wildcard Football. Serii, która nazywa się Epic Overview, jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Game Store. W tym tygodniu jest to kilka produkcji, ale jedna paczka i jedna gra. Tą paczką jest Fallout Classic Collection, w skład, w której wchodzi pierwszy Fallout, drugi Fallout i Fallout Tactics. Odcinek z pierwszej części mieliście, dwójka i Tactics może pojawi się jutro, może nie, zobaczymy. Linki oczywiście macie na dole w przypiętym komentarzu. Tą drugą rzeczą jest Wildcard Football, na który patrzycie w tym momencie i wszystkie te tytuły są do zgarnięcia do 5 września do godziny 17. Od 5 września do 12 z kolei będziemy mieli Football Manager 2024 oraz Sniper Ghost Warrior Contracts, który wydaje mi się, że już kiedyś był, ale musiałbym to sprawdzić. Oczywiście odbierając darmówki teraz nie da się użyć mojego taga kreatora wizu Epic, ale jeżeli będziecie łapali cokolwiek na Epiku we własnym zakresie, to gdy użyjecie taga kreatora wizu Epic, będzie mi niezmiernie miło, plus bonusowo wspieracie mnie w ten sposób. Z czym się je? Wildcard Football. Jest to gra, która w większości sklepów internetowych pojawiła się w okolicy października 2024. Producentem jest Saber Interactive Incorporated i również wydawcą jest Saber Interactive Incorporated. Na Steamie ma mieszane recenzje, tylko 141, z czego 59% pozytywnych jest, więc za bardzo szału nie ma. Jeżeli mówimy o DLC, to jest tego troszeczkę do wyboru. Mamy 4 paczki, jeden Season Pass. Season Pass kosztuje niecałe 120 zł, a 3 paczki kosztują po 39,90, jedna 79,90. Tańsze paczki zawierają w sobie Legacy Viewer Pack, paczka Legacy RB oraz Legacy QB Pack, a ta droższa nazywa się Ultimate Outfit Pack. Czyli zakładam, że są tam jakieś skórki, ewentualnie dodatkowi kultowi zawodnicy z danej drużyny, z danego regionu, co niewiele mi mówi, bo ja i futbol amerykański się nie rozumiemy w ogóle. Nie kumam, zresztą na gameplayu pewnie będzie widać, jak bardzo nie czaję, co jest grane. Przechodząc do tego, kim jest czym, mamy kilku znanych, bardziej rozpoznawalnych zawodników, którzy szczerzą do nas kły z ekranu. Jak kojarzę tylko Colina Kaepernicka, czy jak on się tam wymawia, czyli tego głównego, który jest na froncie, który miał sporo rasistowskich tekstów, więc ta gra nie zachęca mnie najbardziej do tego, żeby ją spróbować. Powiedzmy sobie szczerze, kojarzę gościa z powodów politycznych, a z tego co wiem, jego kariera zaraz po pewnym klęknięciu się skończyła. Jeżeli chodzi o fabułę, tutaj raczej żadnej nie ma, po prostu mamy gwiazdeczki w bardzo komiksowym przedstawieniu zabrane na mecze, które nigdy nie mogłyby się ziścić na różne miejscówki, rozpierdzielając się w rozgrywkach futbolu amerykańskiego, chyba? Mam nadzieję, że to jest prawdziwy futbol amerykański. A przechodząc do grywalności, mamy drużynę kontra drużynie i chyba to są zasady prawdziwego futbolu amerykańskiego. Czyli są te podania, są te yardy do przebiegnięcia, zdobycia, punkty, kopnięcia, niekopnięcia. Zasady przelatują mi nad głową, nie mam pojęcia, ale jest też drobny spin nad tym, czyli mamy karty ze zdolnościami specjalnymi, które pozwalają nam robić rzeczy, które normalnie nie są możliwe, więc odpowiedni dobór kart i ustawienie drużyny do tego, co mamy w bossach i bonusach, sprawia, że jesteśmy w stanie lepiej, szybciej i sprawniej wygrywać mecze, albo przynajmniej nie przegrywać z Kretesem aż tak bardzo. Więc z mojej perspektywy to wygląda na ciekawą mechanikę. Problem w tym, że ja o futbolu amerykańskim nie wiem absolutnie nic. Jeżeli chodzi o sterowanie, to leciałem na padziku i nie będę ukrywał. Jest bardzo wygodne, bardzo intuicyjne i przyjemnie się trzymało pada, biegając tymi przypakowanymi ludkami i rozbijając się na lewo, na prawo. Jeżeli chodzi o strefę wideo, jest bardzo komiksowa, tak bym ją nazwał. Prawa wizualna postaci jest świetna, trawa, boisko daje radę, tła troszeczkę gorzej, kojarzy mi się to z czasami Tony Hawk'a, jak się grało, nie wiem, w trójkę czy Underground. Kibice, którzy stali na trybunach naokoło i tam machali czasem, jakieś głupie teksty rzucali, więc to mam dokładnie vibe tego tutaj. Jeżeli chodzi o strefę audio, jest całkiem niezła, nie ma się do czego przyczepić. Mam nadzieję, że nie ścigną mnie za muzykę, więc będziecie w stanie usłyszeć zaraz, jak będzie fragment bez monologu, ale muzyka jest całkiem spoko. Jeżeli nie będzie audio, to przepraszam, YouTube się przypierdzielił. W temacie bugów jedyne, na co się natknąłem, to na samym początku podpaleniu gry. Powinno mi kazać połączyć konto z Epiciem, ale się ekran połączenia nie pojawiał, więc było szybkie Alt F4, ponowne odpalenie i po ponownym włączeniu tego wciągnął mnie od razu do gry na tutorial, więc nie wymagało ode mnie połączenia konta ani kombinacji, więc nie wiem, co jest grane. W temacie plusów i minusów pozwolicie, że się nie wypowiem w ogóle, nie mam pojęcia, nie wiem, czy to jest dobry przedstawiciel gatunku, nie wiem, jak bardzo w gatunek to się wstrzela. To nie jest za bardzo symulator, to jest jakaś gra odchodząca bardziej od tych klasycznych, standardowych mechanik rozgrywki w futbolu amerykańskim, więc czarna magia dla mnie. Jeżeli chodzi o wymagania systemowe, to minimalnie Windows 10, a procesor taki jak Intel Core i5-7600 z taktowaniem 3,5 GHz, 8 GB RAM, 8 GB wolnej przestrzeni na dysku, a karta graficzna taka jak Nvidia GeForce GTX 960 z 2 GB RAMu. W zalecanej konfiguracji będzie to już Windows 11, procesor taki jak Intel Core i7-9700K z taktowaniem 3,6 GHz lub AMD Ryzen 7-3700X z taktowaniem 3,6 GHz. 16 GB RAMu oraz 8 GB
giga wolnej przestrzeni na dysku, karta graficzna taka jak Nvidia GeForce GTX 1660 z 6 giga VRAM-u lub Radeon RX 6500 XT z 4 giga VRAM-u. Należy się połączyć i zalogować przez konto Epic, co tak jak mówię, z tym miałem problem, ale działać działa, a jeżeli chodzi o wersje językowe, to audio mamy w języku angielskim, a napisy mamy w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, wersja na Amerykę Łacińską oraz w języku francuskim. Języka polskiego nie ma i nie czuję jakoś wybitnie, żeby był potrzebny, ale miło by było, gdybyśmy mieli po swojemu, w końcu nie gęsi. Macie chwilę bez mojego monologu? I reasumując, nigdy więcej tego nie włączę, bo to jest futbol amerykański. Może jakbym był fanem futbolu amerykańskiego, to może tak, ale jedyny sport, który ja tak raczej namiętnie jestem w stanie oglądać i chciałbym pograć więcej, to jest Quidditch. To nie jest gra dla mnie. Odpowiadając na pytanie, czy warto w pełnej cenie promocji, dzikiej promocji, czy odradzam, ile ta gra w ogóle normalnie kosztuje, bo nie rzuciłem okiem, a powinienem na to zwrócić uwagę od razu. Wow, 119 zł 90 groszy i nie wydaje mi się, żeby ta gra była warta swej ceny, chyba że naprawdę siedzicie w tym klimacie i bawi was ta koncepcja. Z mojej perspektywy promocja albo dzika promocja, a teraz jest najlepsza promocja na świecie, czyli 100% taniej i za darmo. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, drugiego dzonka, świetnych darmówek do przytulenia. Linki są na dole w przypiętym komentarzu. Do następnego i hej! Jeśli podoba ci się ta seria, to przy odbiorze bądź zakupie gry nie zapomnij wpisać taga kreatora Wizu Epic. Nie no, ale futbolu amerykańskiego jeszcze nie dawali i chyba nigdy nie grałem w żadną gierkę, która byłaby symulatorem albo bardziej pastiszem tej gry, więc tego sportu, więc dla mnie coś nowego, nowe doświadczenia co dnia.